Siema, tutaj Blacha z Blaszastych Stworków. Dzisiaj wjeżdżamy na hodowlę ptaków egzotycznych Jakuba Kasprzyka. Zapraszam. Widzimy się już na hodowli ptaków egzotycznych Jakuba Kasprzyka z właścicielem. Kubą, cześć. Witam w moim ptasim świecie. Jakubie, jak zaczęła się twoja przygoda z astryldami? Wiesz co, myślę, że to już się zaczęło za czasów dzieciństwa. Z tego względu, że zawsze byłem jakimś dużym już pasjonatem przyrody, zwierząt i tak dalej. I u mnie w domu był zawsze jakiś, powiedzmy, istny zwierzyniec. Jeszcze pamiętam sytuację, jak w podstawówce przychodziły do mnie wycieczki szkolne oglądać to, co mam w domu, bo tam tak naprawdę było od ptaków po żółwie, po chomiki, po akwarystykę. I myślę, że troszeczkę nieświadomie, ale już tam się zaczęła moja przygoda z astryldami, bo już wtedy posiadałem zeberki, a zeberki to właśnie astryldy. Następnie no, z wiekiem lat jakby to też jedne gatunki przybywały, drugie odchodziły. Przez długi czas zajmowałem się akwarystyką i też hodowałem wraz z moim dziadkiem gołębie ozdobne. A jak już wyprowadziłem się, powiedzmy, z domu rodzinnego, no to wpadłem na pomysł, że trzeba jednak wrócić do maluchów, do ptaków. No i pierwszy taki zarys, mój pomysł, to jednak było to, że zrobię jakąś ładną wolierkę w domu, stricte tylko taką pokazową, żeby ładnie to wszystko wyglądało. I puszczę amadeny wspaniałe, no bo mają piękne kolory, dużo mutacji i tak dalej. Oczywiście ten pomysł trwał tylko tydzień, bo po tygodniu już dochodziły kolejne gatunki. Następnie już przerobiłem garderobę na ptaszarnię, czyli już tam miałem troszeczkę klatek. Co finalnie, mieszkając w bloku, oczywiście podkreślam, miałem już cały pokój w ptakach, wszystkie ściany po prostu od góry do dołu. To w bloku jeszcze było? W bloku, oczywiście, że w bloku. Okay. I finalnie już przy przeprowadzce było tam prawie 200 ptaków, a przez ostatnie 3 miesiące jeszcze ze mną już mieszkały lorysy, więc serdecznie pozdrawiam moich sąsiadów, którzy byli za ścianą. Wow! A jak na twoją pasję reagowali rodzina, znajomi? Wiesz co, zawsze od rodziny jakieś tam wsparcie było. Nie było, że to skrzeczy i... No, zawsze było, chyba już ci wystarczy. No nie wystarczyło i po prostu to już jest tak uzależniające, że dochodziły cały czas z biegiem kolejne gatunki. Więc myślę, że nie, że wsparcie jest od zawsze i tak naprawdę do dnia dzisiejszego. Już teraz każdy się przyzwyczaił, więc już nawet nie muszę ukrywać, że coś nowego jedzie i tak dalej. No w końcu jestem na swoim, więc już nikt mi tutaj się nie będzie rządził. Ale no wcześniej, no to były różne przypadki, że po prostu, nie wiem, dostałem albo ktoś porzucił, więc no musiałem przygarnąć. Ale nie, no naprawdę no wsparcie jest cały czas. I jak się rozwinęła teraz twoja hodowla? Ile masz gatunków? Możesz to zliczyć w ogóle? Znaczy powiem tak, nigdy tego nie zliczyłem. Nawet nie wiem, czy chcę. Ale myślę, że na dzień dzisiejszy to jest 35 gatunków, może do 40 gatunków samych astryldów, plus ich mutacje. No i plus dodatkowo mam jeszcze czyże czerwone, czyże Magellana, wdówki, wikłacze, gołębie egzotyczne, czyli gołąbki kaplanckie, no i 4 gatunki lorys, które już widziałeś. A dlaczego w ogóle astryldy są dla ciebie taką fascynacją? Wiesz co, myślę, że to po prostu było przez przypadek. Tak jak już wspominałem, że pierwsze były zeberki. Wtedy jeszcze tak naprawdę nie byłem świadomy, że to są po prostu astryldy. No następnie były amadeny wspaniałe, no bo myślę, że no, kolory mają przepiękne i każdy na nie zwrócił uwagę. A kolejne gatunki to tak naprawdę już dochodziły z przypadku. Później po prostu, że jak już miałem dany gatunek i one tak naprawdę wszystkie jedzą podstawę taką samą, no to dokupywałem kolejne gatunki, żeby po prostu nie kombinować z jedzeniem, a jest taki duży wybór, to myślę, że dlatego. Pozostała też sprawa, że poznałem mojego serdecznego przyjaciela Andrzeja Portykusa, który też jest super hodowcą i tak naprawdę on mnie zaraził do mutacji. I pierwsze mutacje, które w ogóle zobaczyłem na żywo, no to były u niego. No i od tego czasu tak naprawdę wspólnie działamy, wspólnie planujemy dalsze zakupy, dalszą hodowlę i tak dalej. I myślę, że dlatego, że też mają bardzo duży potencjał mutacyjny oraz no, obserwacja ich naturalnych zachowań, powiedzmy no stricte naturalnych zachowań, bo to nigdy nie jest natura, no jest niesamowita.
Czy lorysy są tylko odskocznią, czy planujesz się w to bardziej wgłębić? Znaczy nie kategoryzowałbym to, że to jest odskocznia. Jest to dla mnie jakby całkowita nowość i z drugiej strony to jest całkiem inny chów i w ogóle hodowca lorys, bo przecież wszystkie lorysy to są nektarniki. One w naturze żywią się głównie nektarem, pyłkiem kwiatowym, kwiatami, a w hodowlach no jest po prostu ich mniej. A każdy hodowca no, chce mieć coś, czego jest mało, a druga sprawa, no mają niesamowite kolory i mają bardzo dużą inteligencję. One no, od razu umieją ocenić zagrożenie i tak naprawdę od razu też wiedzą, kto je karmi. Więc sam też widziałeś, że reakcja ich no, mówi sama za siebie. Jakie było twoje najlepsze wspomnienie na hodowli? Wiesz co, najlepsze wspomnienie na hodowli to no były takie dwa, które mi przychodzą do głowy, gdzie pierwszy raz przez przypadek, oczywiście no, już też hodowałem ptaki, które wiedziałem, co wyjdzie z danej mutacji, ale pierwszy raz taki przypadek, który no, był dla mnie świetny, to właśnie u Amadyn Obrożnych. Zakupiłem pierwszą parę Amadyn Obrożnych w wyglądzie nominalnym, czyli jakby standardową wersję i okazało się, że ojciec, samiec, musiał być szpaltem na Brown, czyli nosić gen Browna, ponieważ samiczki w tym lęgu wyszły mutacji Brown. I to był dla mnie taki no pierwszy, co naprawdę zapamiętam, bo to było jakby w pierwszym roku, jak wróciłem do Astryldów, czyli tam około 3 lat temu, gdzie przez przypadek no, nabyłem jakby nową mutację, którą też jakby w Polsce jest bardzo mało. A najgorsze? Wiesz co, nie mam takich skrajnie złych doświadczeń z hodowlą. Oczywiście są momenty, gdzie się frustruję, no bo albo lęgi może jakiegoś konkretnego gatunku nie idą po mojej myśli, albo no każda strata, śmierć ptaka, no to też jakoś się tam powiedzmy to przeżywa. No ostatnio miałem dość taką sytuację, która no cały czas troszeczkę we mnie siedzi. Kupiłem gatunek astryldów słonecznych, które też bardzo dość długo szukałem i po wpuszczeniu na wolierę, już po kwarantannie, no tak zaczęły szaleć i latać, że samiec na moich oczach rozbił się o siatkę, no i w pewnym sensie zginął w katastrofie lotniczej. Więc no to było dosyć no, słabe doświadczenie, ponieważ bardzo długo ich szukałem, a tylko zakupiłem jedną parę, więc samiczka została sama. A propos wolier, bo masz tam różne gatunki. Tak. I czy nie ma możliwości u tych ptaków do jakiejś hybrydyzacji, czy dobierasz tak gatunki, żeby do tego nie doszło? Znaczy oczywiście są gatunki, które mają bardzo bliskie do siebie geny i bardzo łatwo się łączą w pary pozagatunkowo, ale u mnie akurat mam tak ptaki wyselekcjonowane, żeby po prostu to nie miało miejsca. A druga sprawa jest taka, że wszystkie ptaki, które są w wolierach wielogatunkowych, to one w poprzednich latach już lęgowały u mnie w klatkach, czyli są dobrane, czy one już się nie rozdzielą. A, czyli para nie ma tak, że para przestanie być ta kompatybilna i pójdzie w inny... Nie, no chyba, że któryś osobnik, powiedzmy, z danego gatunku padnie i powiedzmy z innego gatunku też, to wtedy coś może się dziać, ale jest to bardzo mało prawdopodobne akurat w tych gatunkach, które mam wpuszczone na wolierze. Są oczywiście gatunki, które bardzo łatwo się łączą i są na przykład tutaj amadyny czerwonogłowe i amadyny obrożne, ale akurat te gatunki hoduję w klatkach, no głównie też przez to, że mam bardzo dużo ich mutacji. W jakim stopniu można oswoić astryldowate? Wiesz co, to jest dla mnie ciężkie pytanie, ponieważ nigdy tego nie robiłem i myślę, że nigdy tego nie będę robił, bo dla mnie jest ważna właśnie obserwacja ich naturalnych zachowań, no może stricte naturalnych, ale no i też interakcji między nimi, jak one po prostu się zachowują w grupie, a ptaki ręcznie wykarmione, no widywałem na różnych grupach i tak dalej, to głównie były grupy zagraniczne, no i taki ptak już bardziej szuka kontaktu z człowiekiem, niż po prostu ze swoim gatunkiem. Co myślę, że to tylko bardziej bawi człowieka niż samego ptaka. A jest jakaś skomplikowana suplementacja ptaków? Znaczy ja ogólnie nie jestem fanem suplementacji takiej, no jeśli to nie jest potrzebne, bo tak naprawdę na rynku jest bardzo dużo preparatów, które no, powinno się stosować u ptaków. Tak naprawdę dużo już witamin ptaki mają w mieszankach, które po prostu im podajemy. Oczywiście są preparaty, które no,
muszą być, czyli tak jak na przykład nalęgi, wapno, albo podczas pierzenia jod plus cynk, który tak naprawdę wspomaga im te pierzenie, one w tym czasie są bardzo osłabione, więc to co im pomaga jak najbardziej. Ale pozostałe rzeczy, jeśli u ptaków się nic nie dzieje i naprawdę są w dobrej kondycji, to nie robię rzeczy zazwyczaj profilaktycznych. Jak już, to zazwyczaj robiłem kurację raz w roku na kokcydriozę, ale teraz już to nawet zastąpiłem foniopadami, bo foniopady to są ziarna traw afrykańskich, które są uprawiane tylko w Ugandzie. Już są udowodnione badania, gdzie ptak, jeśli pobiera foniopady przez tydzień, to tak naprawdę już niweluje u niego z organizmu kokcydriozę. Świetnym rozwiązaniem też są kiełki, ponieważ do ptaków to jest bardzo duża bomba witaminowa. I myślę, że jeśli ktoś stosuje podstawowe suplementy, które tak naprawdę są konieczne, a poza tym wzbogaca to dobrymi mieszankami, kiełkami i tak dalej, to ptakom to całkowicie wystarczy. A jak przygotować odpowiednio ptaki do lęgów, żeby to miało ręce i nogi? Znaczy, każdy hodowca ma troszeczkę inne mieszanki i inny system, jak to po kolei schematycznie wygląda. U mnie ptaki są parowane do klatek na dwa tygodnie bez budek i automatycznie zaczynam im podawać inne pokarmy, które generują u nich lęgi. Ja przygotowuję mieszanki, w których znajdują się jajka, insekty mielone, insekty suszone, insekty, na przykład po bylince też podaję mącznika oraz blanszuję pinkę. Dodatkowo oczywiście też podstawą są kiełki, które tak naprawdę niezależnie czy to są ptaki na lęgach czy poza lęgami, no to u mnie kiełki są pod dostatkiem. A każdy sobie poradzi z astryldami? Przecież myślę, że każdy sobie poradzi, no bo tylko musi sobie po prostu wybrać na początek jakieś łatwe gatunki, żeby im nie zrobić krzywdy i żeby też się nie zniechęcić. Oczywiście takimi najbardziej popularnymi gatunkami i myślę, że najłatwiejszymi w hodowli są oczywiście zeberki. Jeśli ktoś opanuje hodowlę zeberek, gdzie tak naprawdę nie jest trudna, bo wystarczy dobrej jakości ziarno, a generuje u nich lęgi głównie jajko i one też wykarmiają te młode, więc to jest bardzo proste. Poszedłeś również lorysek, już wspominaliśmy. Tak. Jakie jest największe wyzwanie przy hodowli tego gatunku papug? Co, wydaje mi się, że większość osób i hodowców w ogóle nie bierze pod uwagę lorys ze względu na ich pożywienie. No bo tak jak już wspominałem, są to nektarniki. No i jak wszystkie nektarniki, ich odchody są bardzo płynne. Więc utrzymanie czystości jest dosyć trudne. A wystrzał tych odchodów jest nawet na 3 metry, więc myślę, że każdy nawet może mieć ściany, sufity albo okna, które są 2 metry od klatki, no upaćkane. Więc wow. Myślę, że to jest dość duży minus lorys. No ale oczywiście ja jestem w nich zakochany i u mnie na pewno na razie są 4 gatunki, ale przeznaczenie jest na 18 gatunków, więc myślę, że z tego na pewno nie zrezygnuję. Już za daleko to poszło, już za daleko się najarałem, więc myślę, że przy tym pozostanę. Czy u Astryl dowatych występują jakieś linie, czy to wszystko jest genetycznie uwarunkowane? Jest to genetycznie uwarunkowane. Tak jak na przykład już wspominałem o mutacji BRON, której się pierwszy jak tutaj dochowałem, co było dla mnie po prostu jakieś tam zaskoczenie, no to oczywiście tego samca rodzice byli albo w mutacji BRON, albo jeszcze jedno z rodziców było w mutacji BRON, albo obydwoje nosiło gen BRON. Więc to jest zazwyczaj geny, ale też oczywiście jest na zasadzie selekcji, jeśli chcemy uzyskać jakiś konkretny, na przykład wielkość u ptaka, no to łączymy 2 duże ptaki, aby potomstwo też było podobnej wielkości. A który gatunek jest według ciebie najciekawszy? Jest to bardzo trudne pytanie, bo sam widzisz, że tego jest dużo i na tym na pewno też jeszcze nie jest koniec, bo astryldów też jeszcze mam troszeczkę w planie. Nie umiem wybrać jednego. Mogę to jakoś tam podzielić pod względem hodowlanym, albo pod względem barw, albo chociażby potencjału mutacyjnego. No to na pewno takim hodowlanym, jak ktoś mi powiedział, musisz się zdecydować stricte tylko na jeden gatunek, no to oczywiście to by były amadyny obrożne w mutacjach, bo w Polsce posiadam jako jedyny, wraz z moim kolegą, z którym razem wspólnie działamy, wszystkie mutacje, jakie są dostępne. Więc to są moi ulubieńcy pod względem hodowlanym.
pod względem obserwacji, to na przykład motyliki. No bo one naprawdę no, świetnie się zachowują, są bardzo takie ciekawskie, wszędobylskie, podchodzą i tak dalej. Sam już widziałeś, że jak podchodziliśmy, to były pierwsze i przylatowały do woliery. No a pod względem takich barw, kolorów, no to myślę, że papuziki, ponieważ papuziki mają bardzo duży potencjał genetyczny, mutacyjny. I ja sam posiadam w hodowli no, parę mutacji, chociażby od szeków morskich, czy chociażby lutino. A jakie masz plany hodowlane? No plany hodowlane są dość duże, ponieważ już sam widziałeś, mam jeszcze jedną ptaszarnię, która jest już finalnie skończona. Na razie zamieszkują w niej tylko lorysy, no ale miejsca jest dość sporo. No na pewno w tym roku u mnie zagoszczą pierwsze turako, czyli to było takie moje, powiedzmy, marzenie wśród miękkojadów. Pięć gatunków już wybranych, więc pięć wolier jest dla niej przeznaczonych. Poza tym no 18 boksów mam pod lorysy. Chcę mieć 18 gatunków lorys, z każdego gatunku po jednej parze na początek, bo nie umiem się na dzień dzisiejszy określić, które chcę, które nie chcę, więc myślę, że gdzie będzie, powiedzmy, jakaś okazja i niedługi czas oczekiwania, no to będę pozyskiwał. No i plus też u mnie zagoszczą arasari, są to ptaki z rodziny tukanowatych i różne gatunki brodali. Więc myślę, że pod koniec roku, no taki chociażby jest plan, że do końca tego roku no woliera z miękkojadami będzie pełna. Jakieś słowo na koniec? Słuchajcie, przede wszystkim chciałbym wam podziękować, że mnie odwiedziliście, że to też jest pierwszy jakby projekt związany z ptakami. No i chciałbym zachęcić ludzi do tej pasji, ponieważ jest to niesamowita sprawa obcowania z ptakami i jakby obserwacji ich stricte naturalnych zachowań. No i tyle. No i zachęcam nie tylko do hodowania amadeus wspaniałych i zeberek, tylko do innych też ptaków z rodziny astryldowatych. Mają naprawdę duży potencjał i może w końcu będę mógł w przyszłości z kimś się chociażby wymienić nadwyżkami hodowlanymi, bo na dzień dzisiejszy to tylko mogę pozyskiwać je z drugiej strony Europy. Mało hodowców. Mało hodowców. Może to się zmieni. Miejmy nadzieję. Tego Ci życzę. Dzięki wielkie. Młodości siła. Tak. A jeżeli Ty posiadasz ciekawą hodowlę, którą chciałbyś się pochwalić, zapraszam do wzięcia udziału w wywiadzie. W opisie znajdziesz link do mojego Facebooka i Instagrama, przez który możesz się ze mną komunikować. Jeżeli materiał się spodobał, zachęcam do pozostawienia łapki w górę. A jeżeli chcesz być na bieżąco z kolejnymi filmami, zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem. A tymczasem do zobaczenia i widzimy się w kolejnym Wiedzie na Hodowlę. Pozdrawiam.